chyba. Dzisiaj tak bardziej urbexowo będzie. Trochę ostatnio się pochorowałem i siedziałem na chacie. Miałem i COVID-a, grypę. Teraz Nikola jest chora. Jesteśmy u rodziców Nikoli. Stwierdziłem, że odwiedzimy sobie ten fajny obiekt. Także lecimy z tematem. Trochę wiecznie jest i nie chce mi się nagrywać na zewnątrz. A trochę tutaj mamy teren do przejścia. Jest już koło godziny 13, 14, także za parę godzin będzie ciemno. A też się za bardzo nie chce szlajać tej samemu po ciemku, może sobie krzywdę zrobić. No i też czytałem w wiadomościach fajną historię o nożowniku, który biega sobie po tej miejscowości z nożem. Nie chciałbym go spotkać tutaj. Byłoby nieciekawie. Wiecie, tak wieje, że nie wiem, czy coś w ogóle nagram sensownego na zewnątrz. Ogółem, cóż to... Jakaś przetwórnia paszy, czy coś. Może na szerszym kadrze, znaczy na szerszym obiektywie będę to nagrywać. Może jest dużo do zobaczenia. Tutaj z tego co pamiętam, w tym budynku jest zawalone piętro. Od razu ciszej. Tego wiatru. Proszę zajrzeć. No, także tu była przetwórnia paszy. Do tego jeszcze jest kilka dodatkowych zakładów, które tam upadły chyba w 2006 roku czy coś. To w ogóle jest safe. Taki całkiem przyjemny. Nie wiem, czy tego statywu sobie nie schować do plecaka, bo chyba go nie użyję. Jak myślicie, co to może być? W ogóle przez ten wiatr cały czas mam wrażenie, że ktoś tutaj chodzi. A tu blacha się po prostu w jednym miejscu wygięła na budynku, a tamtym sobie czeszczy. Widzieliście? Pogadałem sobie z ziomeczkiem w sąsiednim budynku. Zapytałem, czy aby na pewno mogę już mieć, tam gdzieś urzędował, bo tam chyba garaże są w ogóle czynne. Zapytałem się i gość powiedział, że nie ma problemu, tylko żebym sobie krzywdy nie zrobił, bo tam jest podłoga zawalona w jednym miejscu. Ale już w tym wiem, bo z takiej rzeczy byłem dobrze. I też nagrywałem film na kanał, ale się nie udało. Tu w ogóle w tym pomieszczeniu stały stare kompy, stare drukarki i tylko tyle z tego zostało. Tu była jakaś firma, coś z szyciem robiła. W ogóle tak chodzę sobie bez latarki. Czekajcie, z latarką muszę wyciągnąć. Chciałem z Olight. Sympatyczny gościu. Mógł powiedzieć, że mam się wynosić, a ona powiedziała na pójdzie, że no to rób se z człowieku co chcesz. No to sobie człowiek robi co chce. Ale statyw to ja nie wiem. Ja chyba naprawdę go schowam. Pomyślałem, żeby parę zdjęć porobić, ale chyba nie. Także zrobię wam noworoczny urbex. Tu jest pustka totalna, to chyba na filmie będzie widać. Tu stały takie szafy, z tego co pamiętam, rok temu. To rok temu na wakacje byłem. Tam nic nie możecie mi wierzyć. Tu był jakiś taki magazynek, ale też pamiętam, że coś tutaj wisiało chyba. Jakiś taki sprzęt. Dobra. A spoko, że wyszedł mi cywilizowany urbex na legaluch. Jak przyjedzie tutaj ktoś, jakaś ochrona czy coś, powiem, że ten starszy pan w ubraniu roboczym pozwolił mi, powiedzą pewnie, że a to pan Józek. Pewnie tak będzie, chyba. Jest jakaś pracownia. Widzicie to pajęczynę? Nie, chciałem mieć na mordzie. Tu była chyba jakaś szwalnia. Wow. Wow, ale to kosmicznie wygląda. Ktoś sobie browara strzelił. No ale to mnie najbardziej ciekawi. Ja musiałem kilka zdjęć z tego okna zrobić, bo wygląda kosmicznie. Tam z tego co pamiętam nic nie było. Ja tak trochę szybko chodzę, bo tam się ściemić może w każdej chwili. Dzisiaj jest Sylwester w ogóle. 31 dzień 2022 roku. No patrzcie, to ja dumny urbexowiec w butach na miasto, w dżinsach. No ale rękawiczki mam wyjątkowo, także plusik dla mnie, dziękuję. I staram się nie pociągać nosem, ale wierzcie mi, że chusteczki nie pomagają dzisiaj. Wiem, strasznie dużo gadam. Patrzcie na to. Co to mogło być? To był jakiś stół roboczy. Tu jest, patrzcie, no, jest napięcie pogadane. Bierzemy co z tej strony jest. Co tu? Ej, tak, takie coś samo w pracy miałem. Spoko. Tam tory kolejowe biegną, to pamiętam jak rok temu z Nikolą przechodziłem tymi torami, żeby tu się dostać. No właśnie. No są pozostałości jeszcze mojego COVID-a. A kuku? Trzeba faktycznie uważać. Piękne miejsce, naprawdę. W ogóle to miejsce jest ocenione na Google Maps. Ma tylko 2 gwiazdki. Nie wiem dlaczego, jest piękne. Jak już nagrywać na Bushcraft potrafię w miarę, tak jeszcze z urbexem to się męczę. I nie wiem jak to rozpracować, mam wszystkie ręce zajęte. Latarki nawet nie mogę sobie trzymać. Taki biedny chłopak ze mnie. Patrzcie, jaki piec. Widzieliście taki piec kiedyś? Nie widzieliście. Widziałem tego sympatycznego starszego pana. Nie wiem. Specyficzny ziomeczek. Mam nadzieję, że nie okaże się nożownikiem z Chojnowa. Ja, oczywiście 3 rzeczy w ręce. Znaczy jedna pod pachą jest. Takie rzeczy. No, pójdziemy sobie dalej. Tu są ogółem tylko hale takie puste. Wam większość rzeczy pokazać. O, tam jest ładne miejsce, takie całe zielone. Tylko tutaj chyba nie będę wchodzić, ponieważ dosyć mocno wiatr wieje. Nade mną jest dużo szkła i blachy. Niespecjalnie chciałbym to mieć na sobie dzisiaj, tym bardziej, że sam jestem. Pan, to ja nie wiem, czy chciałbym je reanimować. Czy nawet nie wiem, czy byłoby coś do reanimowania. Może nic tam do mnie nie zostało. I taka blacha zcięła na pół. Czy jakiś garaż? Ciekawe, czym się ten pan tutaj zajmuje. Taki sympatyczny ziomeczek, bezdomny. W ogóle jak chodzicie w takich miejscach, to uważajcie na takie studzienki, bo to może sobie krzywdę zrobić. Tu jest dużo takich odsłoniętych. No. Wrócimy do tych jeszcze budynków, bo chciałem ten żółty zobaczyć dokładniej. Gdzieś tutaj się przejść. Zerkniemy, co tam z prawej strony jest. Tam jest taki blaszak, tylko tam chyba jakieś narzędzia stoją rolnicze, to możemy podejść, zerknąć. Czy tutaj coś było? Chyba za tym domkiem było coś. No. Jest słoneczko, które się chyli ku zachodowi. Tyle. Piękne miejsce, naprawdę na urbex. Tu chyba nawet zdjęcie zrobię jakieś, bo wygląda to ładnie. Ale lipa. Chciałem wam pokazać to jedno miejsce. Oczywiście pchamy się w najbardziej niebezpieczne miejsca. Uuu, zagadka logiczna jak w Resident Evil. Nie, to nie jest zagadka logiczna. No, to jest całe wyburzone niestety. Cóż tu za odrzutowiec był? Chodźcie, możemy się uda. Tutaj z Nikolą byliśmy rok temu. No i to wszystko było budowane, też na dach był, to jest porozbierane. A tutaj... chyba w tym budynku było zejście do podziemi. I jest dalej, ale już nie ma stąd, kurczę. I tu była ta dziwna taka maś. Ktoś wie, co to może być? Patrzcie. Jest taka dziwna maś tutaj. Różowa. Tam są w ogóle też jakieś takie różowe coś. I nie wiem, co może być. Takich tych... No a tutaj były schody i tam się nie dało zejść, bo był taki zaduch straszny. Tam jest, popatrzcie. Tam była jakaś taka część magazynowa. Tylko tu były metalowe schody, teraz już ich nie ma. Szkoda. Zeskakiwać w butach do miasta, czy zejść normalnie jak człowiek? Patrzcie. Jednak dbam. Jezu, myślałem, że to wąż. A to jest jakaś guma, to nie jest zwierzę. Znaczy, nie było zwierzęcie. Czy guma może być zwierzęciem? O, to jest pytanie. No, a to dokładnie był ośrodek hodowli zarodowej Skarbu Państwa. No, już nie jest niestety. Tutaj były jakieś maszyny, ale widzę, że już ich nie ma. No, tam mamy właśnie POHZ Chojnów. Mamy tory kolejowe. To sympatyczne miejsce. Uważam, że jak na taki pierwszy urbex to spoko. Spoko opcja mordy. Można skoczyć. Na skalę niebezpieczności w dzień wieczny oceniam to na 8, 7. Bo te szyby mogą faktycznie spaść na głowę i komuś krzywdę zrobić. Ta blacha trzeszcząca wszędzie. Spróbujemy w tym żółtym się poruszać, bo tam jest dużo biur. Małciny lubią biura, lubią zwiedzanie takich właśnie biurowych rzeczy, no bo tutaj są same hale tak naprawdę, to też widzieliście, że tam nie ma co chodzić. Nawet w tym dużym budynku tutaj to jest jedna wielka hala, znaczy w tej części tutaj, o, tam też, nie wiem jak to lubi, ja nie lubię. Zobaczymy, co jest tutaj. To jest pozamykane. A czy jest faktycznie skład zboża tam? O. Ładne pomieszczenie, takie ciche. W ogóle jest fajny efekt, jak się szlaja człowiek po tych budynkach. I tutaj na zewnątrz wieje wiatr, co nie? A wchodzicie do środka, jest straszna cisza. Tylko jakaś tam blacha trzeszczy. Kosmos. Powiem Powiem wam, że wymagający spacer, jak spacer po chorobie. Dobra, tutaj wyszliśmy. Sympatyczny pan zaciekawił. Chcieliśmy zagadać. Chcę wam pokazać katastrofę budowlaną. Tam nie pójdziemy sobie, bo jestem sam, a to nie wygląda najlepiej. Ale chcę wam pokazać pokój po lewej. Tutaj po betonie chodzimy, także luzik. Starszy pan przestrzegał, żeby nie wchodzić, ale Marciny są głupie. Marciny złe. To foto zrobiłem na Insta tutaj. Rok temu. Ja się tak zmachałem. Jebany COVID. Patrzcie tutaj. Super. Gdyby nie to, to rok temu, tu jeszcze można było przejść w miarę. Dobra, zjeżdżam stąd. Jeszcze to wisi nad moją głową, a nie na mnie. Jakieś zadyszki dostałem. Ładnie, ładnie. Niedobrze, niedobrze. Jeszcze zobaczę tam obok są drzwi wejściowe. Może tam się uda wejść. A jak nie, to trudno. Dobra, to było zamknięte z tego co pamiętam rok temu. I to wygląda jak trumna. No to chyba nie jest trumna. Co by tej trumna robiła? Ja może to jest trumna? No nieważne. Wow. No to jakąś małą perełkę tutaj. Ale jebie. W sensie brzydko pachnie. Jakaś folia tu leży. Patrzcie na to. To jest w ogóle całe spleśniałe chyba. Kosmos. Ale fajnie, że ta część jest otwarta, bo rok temu to nie było otwarte. W ogóle... Chyba nie wejdziemy, bo opony. A, też opony. W sumie to dużo opon. To są chyba te takie kolejowe, tak mi się wydaje. Stopery. Tam są schody do góry. Cóż tu jest? No, zamknięte. A jak wiadomo, urbex to wandalizm, więc idziemy dalej. Są chyba kitle. No, najgorzej to właśnie mieć. O kurde, pajęczy. Okej, stop. Jeszcze tędy przechodziłem. Tam jest to pomieszczenie z tymi. No to w tej części widzieliśmy wszystko, ale ładnie to wygląda. Myślałem, że coś więcej tu będzie. Patrzcie na to. Po ciemku jest jeszcze lepszy efekt. Jak mi się udało tam ten zrobić? Dobra, wiem, większość mojego filmu to jest mówienie, a jakby mi się udało, a ale ciemno. Ale bajzel. Dobra. Jakbym chciał urbexy kręcić na swój kanał, to muszę to bardziej przemyśleć jednak faktycznie. Tu zaglądałem, co nie? Tu były te ładne meble. I lampa. A chociaż to pomieszczenie mi się bardziej podobało z pajęczyną z tego. Kurde. Kosmos. Instrukcja. Jedna. Tutaj też jakieś peposzki inne. Ale na jakich płytkach? Może mnie prąd porazi. No jakby się te lampy zapaliły tutaj. Poezja. No. To jeszcze pójdziemy sobie zobaczyć na te budyneczki, ale najpierw skręcimy tutaj w lewo, tam w lewo, nie w tamto lewo. No. No teraz jak będę chciał na urbexy chodzić, to po pierwsze inne buty, po drugie No muszę przemyśleć nagrywanie tych filmów, bo patrzcie, i latarka, i statyw w ręce, i Marcin jak podróżuje przez przestrzeń. Nie, tutaj jest brama już wyjazdowa, to nie chcę, żeby ktoś mnie zobaczył, chociaż ten sympatyczny pan w tych ubraniach roboczych powiedział mi, że mogę się tu kręcić, także... Kurczę, ale... Aha, trzeba uważać. Szkoda, że nie da się wejść do góry, bo tam do góry to muszą być prawdziwe skarby, a jedyne przejście jakie jest zawalone. To dosłownie zawalone. Tam nawet bym nie ryzykował wchodzić po tych schodach. Ale ładnie tam była ta... no... ta gaśnica w tej starej drewnianej obudowie, te zasłony czerwone, kurczę, bajka. Zobaczmy sobie stację z CPM. Chyba tyle, taki szybki wypad sylwestrowy. Taki sylwester, taki nowy rok podobno. No. Także muszę pomyśleć o tym, jak nagrywać te filmy urbexowe. Przydałoby się mieć, nie wiem, może na statywie to będę faktycznie robił, tylko będę statyw w ręce nosić. Może to będzie jakieś rozwiązanie. Bo przekładanie tego wszystkiego to jest dramat. I noszenie telefonu w ręce, bo w sumie tak mi jest najwygodniej chyba. Jakbym faktycznie może miał to złączone z sobą, to coś by to dało. No i tu jest stacja benzynowa. Wow, patrzcie na to. Kable. Głupi żarcik. Kabelki to jest życie. Jak to mawiał jeden z bohaterów tego kapitana bomby. Nie, język mi się plącze już. Co my tu mamy? Też jakieś... Czy tam są przetwory? To są pozamykane, też pozamykane. No i taki tam PHOZ, nie pamiętam już. To tu w ogóle jest ten projektor. Teraz nic nie słyszycie, co nie? Biegły. Jest brama. Tu macie nawet znak. Muszę poczytać, co te znaki oznaczają. To kolega, mam kolegę świla kolejowego Bartka z Wrocławia, to pewnie mi powiedział. Znaczy, jeździłem kiedyś autem, tak sam powinien wiedzieć, co znaczy ten znak. No ale już trudno. Podejdziemy sobie do dyżurki, a może do tamtej dyżurki podejdziemy. Nie, do tej podejdziemy. Tyle. No, zobaczymy, czy wam się spodoba urbex u mnie na YouTube. I jeszcze chcę zobaczyć ten budynek tutaj w tej miejscowości. Jest daleko stąd, ale to już zobaczymy na nowy rok. I dyżurka stara. No i patrzcie, ludzie jakieś jak przyjeżdżali tutaj do pracy. Tą bramą może wjeżdżali nawet. Tutaj pan ochroniarz im mówił dzień dobry. Sprawdzali się, co on tam przywozi albo wwozi. Rozmawiali się z panem ochroniarzem. Pan ochroniarz sprawdza legitymację pracownika PHOZ-u. Tutaj sobie pan jechał. Tam jest stacja benzynowa, ale to stacja benzynowa była chyba dla zakładu. Nie wiem, czy pracownicy mogli z niej korzystać. Tutaj była waga w ogóle. Była waga w ogóle towarowa. Tutaj jak ktoś na przykład wyjeżdżał z jakimś zbożem czy z czymś, wjeżdżał, czy wyjeżdżał tylko? Jak wyjeżdżał, to się ważył. No. Tam gdzieś parking jest. Tam był zresztą parking koło tego czerwonego budynku, jak byliśmy z tyłu, to było widać, że to był parking, to jest zarośnięty. No. Tak sobie ludzie pracowali kiedyś. Niesamowite to jest. Właśnie to jest fascynujące, jak się bawi w taki urbex i chodzi się po takich miejscach. Człowiek widzi te wszystkie takie pomieszczenia, gdzie ludzie kiedyś byli, gdzie pracowali, i teraz to wszystko jest puste, jest zrujnowane. No. Ładne miejsce, ładne. Można polecieć. Ja w sumie patrzyłem się na zegarek. No, zajęło mi to trochę. Patrzcie, jakie słońce już jest. Siusiaczki. Z godziny się tutaj bujałem. Dobra, czas ładnie rączki wyczyścić i napiję się i coś może przekąszę. Chyba zebrałem sobie coś do przekoszenia. Ja w ogóle nie wiem, co za budynek, ale... Do niego też nie ma wejścia. W sumie możemy zajrzeć do środka. Tak na zakończenie. No i fascynuje mnie to właśnie w Urweksie. Sobie możecie wyobrazić, jak tutaj ludzie kiedyś pracowali, co robili. Jak żyli. Tam jakieś regały są. Ale to tylko z tej strony okna są chyba. No tu jest pozabijane wszystko niestety. Naprawdę ładne miejsce. I fajnie jest to, że jest na oboczu wioski. I praktycznie, czy miasteczka, bo Chojnów jest miasteczkiem, a nie wioską. I patrzcie, jakaś studzienka z kanałami, w których jeszcze są jakieś pozostałości, pamiątki po ludziach. Może ktoś napisał jakąś kartkę na pożegnanie w ostatni dzień już do kanałów, jakieś butelce, a tam dalej jest. Ja wiem, bardzo romantyzuję sobie Urbex, ale coś jest w Urbexie romantycznego. Mówcie, co chcecie. Dobra, nagram wam dokładnie zakończenie. Tak ładnie nagram wam zakończenie, jak żonny przygód nagrywa, dobra? Żebyście nie marudzili. Dobra, to na tyle dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się podobało. Nie udało się obejść wszystkiego, no bo część rzeczy była zamknięta, w niektórych miejscach po prostu wszystko było rozwalone, także bez sensu. Zatem się zaraz przewróci, bo pogodnie rozłożyłem dobrze. Cieszę się, nie przewróci. Także dzięki, że byliście ze mną w tym całym roku. Mam nadzieję, że kolejny będzie jeszcze lepszy. Pracuję nad moimi urbexami. Mam nadzieję, że kolejny odcinek jest dużo lepszy. A przyszły odcinek będzie chyba o bushcrafcie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Napiszcie, co myślicie. Może tu gdzieś jeszcze wrócę, ale raczej nie będę już nagrywać, tylko może jakieś foty porobię. No. Trzymajcie się i szczęśliwego nowego roku, mordeczki. Elo!